A dzisiaj w podcaście Niezłe aparaty porozmawiamy sobie o tym, czy warto mieć styl fotografii czy też ślubnej, czy też fotografii rodzinnej. Oczywiście też odpowiemy sobie na takie pytanie podstawowe, czy koniecznie musisz mieć styl, żeby się wyróżnić na tym rynku, żeby zdobywać zlecenia, bo może wyróżnić to jest zbyt oczywiste, ale żeby radzić sobie super na tym rynku. I paradoksalnie może się okazać, że wcale nie, ale to pewnie wiecie, co mam na myśli. Ale zanim zaczniemy nasz podcast, to nadmienię, że patronem tej audycji jest sklep Fotoforma, w którym także i niezłe aparaty kupują swoje niezłe aparaty. Znajdziecie całą ofertę na stronie www.fotoforma.pl. I jeżeli będziecie planować jakieś inwestycje sprzętowe, to oczywiście polecam Wam, żebyście napisali na adres vipmaupa.fotoforma.pl lub też kontaktowali się bezpośrednio z opiekunem marki która was interesuje wtedy powołując się na podcast, oczywiście możecie liczyć na specjalną ofertę. I jako się rzekło, rozmawiamy dzisiaj o stylu, więc takie pierwsze pytanie, czy rzeczywiście ten styl to jest coś, co jest konieczne, żeby w fotografii istnieć, w fotografii funkcjonować na dzisiejszym rynku? I jak się okazuje, po otworzeniu Instagrama, tych wszystkich różnych kont społecznościowych portali, Okazuje się, że nie bardzo jest tam miejsce na jakiś swój styl, raczej widuje się takie pewne bloki, w ramach których fotografowie działają, i rzeczywiście, jeżeli spojrzy się na historię fotografii, to faktycznie widać, że wiele już zostało powiedziane, wiele zostało już wymyślone, i niewiele jest miejsca na coś nowego, tak jak już wcześniej. Kilka audycji wstecz cytowałem znanego fotografa, który twierdził, że w fotografii jest w zasadzie miejsce tylko na cytat, że bierze się to, co już jest wymyślone w tym języku komunikacji wizualnej, no i się jakoś tam implementuje w tym swoim własnym działaniu fotograficznym, i nie ma w tym absolutnie nic złego. Natomiast jeżeli jesteśmy fotografami, którzy tworzą fotografię użytkową, to mamy do czynienia tak naprawdę z jakimiś takimi głównymi nurtami, które się pojawiają, znikają, znowu się odradzają i wracają do tej fotografii. Tak jak mamy dzisiaj na przykład królującą fotografii ślubnej mojemu sercu najbardziej bliskiej, fotografia ślubna w takim wydaniu modowym z tymi wszystkimi. Poruszonymi zdjęciami, z fleszem po oczach robionym, i oczywiście nie to, że ja jakoś deprecjonuję, krytykuję, czy też odrzucam taki styl fotograficzny, natomiast tutaj rzucam jako taki przykład, żeby pokazać, że to jest właśnie królujący trend. I w takim momencie, w którym wchodzimy na rynek, rzeczywiście warto jest zorientować się, co jest w tej chwili na topie, żeby jakoś zacząć funkcjonować. Natomiast na dłuższą metę, jeżeli uczepimy się, mówiąc tak kolokwialnie, jakiegoś danego stylu obrazowania, to może się okazać, że nie jest to do końca to, co chcemy wyrażać poprzez naszą fotografię. I w tym momencie właśnie docieramy do takiego wyrażenia jak styl, chociaż niektórzy starsi i mądrzejsi. Podkreślają, że bardziej w przypadku fotografów mówilibyśmy czy powinniśmy mówić o stylistyce. Nie wchodząc w takie dywagacje, w jakieś takie szczegółowe rozbijanie tych terminów na drobne, będziemy tutaj używali dla takiego szerszego zrozumienia, oczywiście, słowa styl w fotografii. Więc wracając do tego. Stylu, jeżeli chce się być takim fotografem, który gdzieś tam płynie sobie na fali, no to oczywiście ten styl nie jest potrzebny, mówiąc tutaj w rozumieniu o jak, jako własny styl, taki własne coś co wypracowaliśmy w, w ramach takiego procesu, o którym dzisiaj będziemy sobie tutaj mówić, czyli rozumienia tego, co nam się w tej fotografii podoba. Rozumienia tego, w jaki sposób chcemy to komunikować i w jaki sposób chcemy to rejestrować na naszych zdjęciach. Ja miałem, powiem szczerze, takie okresy fascynacji w fotografii ślubnej, którą uprawiam, różnymi stylami, bardziej takie style. Które opierały się o estetyzację, mi były bliższe, więc tu się wytłumaczę, że estetyzacja to jest robienie czegoś takiego, jak wchodzimy do powiedzmy remizy strażackiej, czyli mamy do czynienia z jakimś takim cudzysłów, oczywiście zwykłym weselem, i fotografujemy je tak, jakby to było super zlecenie od WOGA przedstawiając to może już teraz nie dzisiejszego woga, ale jakiegoś takiego sprzed lat, gdzie było ta, ten, ten blicht pokazywany, bardziej podkreślany, może są jakieś inne magazyny, które na to stawiają teraz akcent, więc w taki sposób edytorialny, który gdzieś tam by podkreślał właśnie to piękno, tuszował te pewne niedobory, niedostatki, i właśnie w taki sposób przedstawiał sytuację, jakby to było rzeczywiście budżetowo trzy razy wyżej ileś tam półek w kierunku właśnie tego bogactwa. Ale ten styl, który się właśnie opiera na tej estetyzacji, który podkreśla właśnie te posiadanie, stan posiadania. On rzeczywiście wybił się i zaczął królować po jakimś czasie w tej fotografii ślubnej, gdzie ja osobiście powiem szczerze, poczułem pewnego rodzaju zmęczenie i też intelektualne, ale i też takie artystyczne obrazowaniem w ten sposób. I dotarłem do takiej przykre, przykrej konstatacji, w której musiałem uznać, że Właśnie to nie jest ten styl, który mi odpowiada, że to nie jestem ja w tym obrazowaniu, i w związku z tym uświadomiłem sobie z przerażeniem, że fotografuję, fotografując nie w swoim stylu, rzeczywiście zmierzam ku takiej katastrofie artystycznej i katastrofie być może i nawet takiej biznesowej, dlatego że fotograf, który czuje, że jest nie w tym momencie. Nie w tym punkcie, w którym chciałby być, i podąża takim szlakiem, który nie zmierza do jakiegoś tam celu, w którym on osiągnie szczęśliwość z tego, co robi, to jest też właśnie taki przykry moment, w którym rzeczywiście trzeba zrobić jakiś pivot w tej swojej działalności i ku temu własnemu stylowi zmierzać. No i tutaj dzisiaj sobie oczywiście porozmawiamy o. Tym takim rozbijaniu na czynniki pierwsze tego rozumienia. Natomiast powiem Wam tak na zasadzie takiej własnej historii, jak to u mnie przebiegało, bo być może będzie to dla kogoś inspirujące, ktoś może pewne elementy sobie zaimplementować. W swoim własnym jakby toku rozwoju, i pierwszym takim elementem, który wpłynął na to, że ja sobie uświadomiłem, że podążam nie tym szlakiem, w którym powinienem podążać, było, był zakup takiego sprzętu, który pozwolił mi w sposób taki bardziej powiedziałbym szalony fotografować. I mam tutaj na myśli aparat kompaktowy Leica Q, która, który po raz pierwszy jakby wziąłem go do ręki. Po lustrzankach kanona, które też z najlepszą optyką pracowały, dając to piękne rozmycie, o które nam wszystkim chodzi, przepraszam też za lekką ironię, ale ta lajka jakoś, która stawiała lekki opór, która nie miała właściwej, w, w tym takim rozumieniu, łatwej ogniskowej. Ona sprawiła, że ja zacząłem troszeczkę myśleć nad tym, co fotografuję i rzeczywiście widzieć szerzej, widzieć więcej, przymykać wartość przysłony, bo też przypomnijmy niewtajemniczonej części środowiska fotograficznego, że istnieją przysłony takie jak F8, F56, F11, nie tylko wszystko należy fotografować na F14. I tu wybaczcie moją złośliwość. Dzisiaj mam taki jakiś po prostu nastrój. Dlatego właśnie ta mała lajka dała mi do myślenia, że rzeczywiście można mieścić troszeczkę więcej w tym kadrze, ale też w ten sposób stała się takim troszeczkę przekleństwem dla mnie, dlatego że tam jest 28 mm przyspawane na stałe. I w związku z tym też jest kłopot z tymi planami, które się nam jednakowoż rozjeżdżają, czyli jest to takie oddalenie między pierwszym planem, a planem na przykład drugim, trzecim. I w związku z tym, jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zauważać to, że w historii mogą być jakieś inne wątki niż tylko przedmiot główny zdjęcia, to też właśnie jest ten pierwszy moment rozumienia swojego stylu, czy też stylu w ogóle w fotografii. No to raczej zacząłbym od takiej ogniskowej 35 mm. Nie rzucałbym się od razu na takie wielkie wyzwanie jak 28, bo to jest rzeczywiście dosyć taki duży skok, jeżeli chodzi o kwestie rozumienia tego wszystkiego i jak to wszystko w, w, funkcjonuje w tych zależnościach między, między planami, więc to pozostawiam dla zaawansowanych. Niekoniecznie tutaj Was chcę na jakieś lewe sanki posadzić taką. Radą, właśnie, która będzie opierała się o fotografowanie na 28 mm. I często, z tego co zauważam, fotografowie, którzy gdzieś tam otwierają się na ewentualną możliwość, właśnie, splatania różnych historii wielowątkowych w swoich zdjęciach, czy to mówimy o jednym kadrze, czy mówimy o w ogóle dobieraniu tej historii na podstawie. Selekcji, czyli pracy nad tym materiałem, edycji tak zwanej, no to oni sięgają właśnie po takie mniejsze aparaty, typu właśnie coś z tej serii X100 Fujifilm, albo w, w po prostu idąc już tak całkowicie po bandzie, troszeczkę z większym budżetem, X Pro 3 na przykład i jest tam obiektyw z ekwiwalentem 35 mm. To, to są takie podpowiedzi techniczne. Które może nie są aż tak bardzo kosztowne, jak na przykład lajka, ale które pozwalają i uzyskiwać materiał o najwyższej jakości, ale też i w ten sposób, że nie mamy dużego aparatu, tylko gdzieś z małym krążymy sobie podczas takiego reportażu. Oczywiście nie we wszystkich momentach, ale tak od czasu do czasu, przynajmniej dla tych, którzy początkowo chcą spróbować takiej troszeczkę większej mobilności w fotografowaniu. To, to są takie rzeczy, które też tego waszego budżetu na początek nie wyczerpią, a zobaczycie, że przejście z takiego dużego aparatu z wielkim obiektywem na coś mniejszego po prostu przestawi pewne klapki w waszych umysłach fotograficznych i zaczniecie troszeczkę bardziej kombinować w tej swojej fotografii. Więc takim pierwszym krokiem w kierunku jakiegoś takiego, powiedzmy, lepszego zidentyfikowania się w fotografii, czy to jest, to, co robimy do tej pory, jest tym takim moim, moim zamiarem, czy, czy też może w fotografii chodzi mi o coś zupełnie innego, no to właśnie będzie ten krok technologiczny, krok sprzętowy, który rzeczywiście może zdeterminować nasz styl czy kierunek, w którym idziemy z naszą fotografią. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest oczywiście zidentyfikowanie tego, co nas. Interesowało na samym początku przygody z fotografią, bo też często bywa tak, jak właśnie w moim przypadku, że kiedy zaczynamy fotografować, jesteśmy tacy wolni, nieograniczeni w tym, jak mamy uwieczniać nasze zdjęcia, a wchodząc w świat fotografii użytkowej, czyli fotografując pod ludzi, pod klientów, pod pary, pod rodziny, zaczynamy myśleć troszeczkę bardziej tak. Schematycznie, szablonowo. I istnieje takie powiedzenie, że dobra fotografia ślubna jest wtedy, kiedy ona nie jest ślubna. I myślę, że to powiedzenie można sobie też przełożyć na inne rodzaje fotografii, czyli jakiekolwiek dziedziny uprawiamy, dlatego że pierwsze skojarzenie z taką fotografią ślubną to to będzie właśnie takie skojarzenie z, z takimi momentami. Inspirowanymi, mówiąc tak delikatnie, albo też kreowanymi przez fotografa, czyli mam tu na myśli, właśnie sesje portretowe, takie zdjęcia, w których to wszystko musi być tak idealnie wystudiowane, dlatego że boimy się, że na przykład klient będzie niezadowolony, bo zrobił jakąś tam minę w jakimś tam, powiedzmy, kierunku, który odsłonił jego gorszy profil i tak dalej, i tak dalej. Więc prosimy tutaj. Aby ktoś się spojrzał w tę stronę, uniósł podbródek troszeczkę tak, przekrzywił głowę, a tutaj nie idźcie tak, a róbcie coś tam. I w, w tym momencie tworzy się taka fotografia, która jest idealizowana przez nasz umysł która jest takim odzwierciedleniem tego, co my byśmy chcieli widzieć na tych zdjęciach, albo co ewentualnie myślimy, że klienci by oczekiwali od nas. I w takim momencie, w którym rzeczywiście jesteśmy poddawani takiemu terrorowi naszego umysłu, który nam coś proponuje, to to nie jest pójście w taką stronę tego, co robiliśmy wcześniej, kiedy nie mieliśmy nad sobą takiego bata. Więc jeżeli macie taką możliwość, te zdjęcia się nie skasowały, to bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście po tym odcinku podcastu sprawdzili sobie foldery z, powiedzmy, sprzed pięciu, dziesięciu lat, w zależności oczywiście kiedy kto zaczynał żeby zobaczyć sobie te katalogi w których są wasze zdjęcia które nie były tworzone pod czyjeś zamówienie które nie były tworzone z inspiracji tego że ktoś wam zapłacił ktoś was zaprosił na to zlecenie ktoś was poprosił o sesję żebyście zobaczyli w jaki sposób fotograf fotografowaliście. Ja mam też taki blog trickyworm.blogspot.com, na którym zachowały się cudem i szczęśliwie takie zdjęcia, które fotografowałem w okresie takiego powiedzmy bardziej intensywnego zainteresowania fotografią i zawsze interpretowałem to, że to są takie moje zdjęcia, w tym sensie, że to są zdjęcia, które mi się podobały wtedy, kiedy je tworzyłem i z Późniejszym takim przerażeniem odkryłem, że jeżeli byśmy je zestawili z tymi zdjęciami, które mam w portfolio na stronie jaceksiwko.com, którą notabene jeszcze, jeszcze chwilkę mi zajmie przerabianie czy też budowanie tej nowej wersji tej strony, oczywiście was zaproszę, jak już będzie gotowa. No to odkryłem, że to są chyba dwie różne osoby, które tworzyły te zdjęcia: tamte, szalone, spontaniczne. Będące wynikiem reakcji na bodźce, które, którym poddawany jest fotograf podczas fotografowania, a tu wszystko ugładzone, wszystko takie wyidealizowane, piękne może nie do końca jeszcze też technicznie poprawne ale już jakby idące w, w tym kierunku właśnie takiej idealizacji czy też e, takiego fotografowania in-plus tego, co jest przed moim obiektywem. I w związku z tym, kiedy podjąłem taką refleksję na temat tych swoich zdjęć, że to są nie moje, no to pomyślałem sobie, że ja nie chcę już dalej tworzyć tych zdjęć ślubnych, które będę otwierał i będę nieszczęśliwy, że coś takiego sfotografowałem i nie. Rozumcie mnie tu źle, nie jestem przeciwnikiem sesji portretowych, nie jestem tutaj w opozycji wobec robienia właśnie plenerów albo umieszczania takich tak zwanych zdjęć pozowanych z parą, na przykład w zestawach, które oddajemy. Oczywiście to jest ważne, bo to jest element tej naszej pracy, za to nam ludzie płacą. Natomiast wydaje mi się, że w tym moim przypadku takim dobrym rozwiązaniem było właśnie przejście na takie szersze rozumienie procesu fotografowania, o którym już teraz, lada moment, opowiem nieco szerzej. Dlatego, że ten czas, który spędziłem ze swoimi starymi zdjęciami, on mi uświadomił, że w fotografii. Jest coś takiego, że nie tylko bodźce wzrokowe decydują o tym, że my naciskamy ten spust migawki. Otóż są inne elementy, są inne zmysły, które tak naprawdę zachęcają nas do zainteresowania się danym tematem. I do takich zmysłów może właśnie należeć zmysł słuchu, zmysł węchu, zmysł dotyku. Który sprawia, że rzeczywiście fotografujemy? Jeżeli chcielibyście, to zachęcam Was do takiego doświadczenia do przeprowadzenia sobie takiego studium, które ja właśnie poznałem, kiedy robiłem jeden z takich pierwszych kursów fotograficznych który polegał na tym, że nasz wykładowca kazał podzielić grupę na dwie części. Jedna część tych osób tych fotografów miała zawiązane oczy, a druga była ich przewodnikami. I w tym momencie chodziliśmy sobie po szkole, i oczywiście ta druga osoba czuwała, żeby ten pierwszy fotograf, który miał aparat w ręku, właśnie ten z zawiązanymi oczami, nie spadł ze schodów, żeby mu się nic złego nie stało, ale on miał za zadanie właśnie fotografować. I zobaczcie, jaki absurd, jakbyśmy to rozło rozłożyli taki na czynniki pierwsze, że właśnie fotografuje ten nie, który widzi, tylko ten, który ma zasłonięte oczy. Czyli od razu już sobie eliminujemy. Zmysł wzroku i sprawiamy, że fotograf zaczyna myśleć troszeczkę szerzej o samym procesie decyzyjnym zachodzącym w głowie fotografa, że to nie jest tylko to, co ja widzę, co jest atrakcyjne wizualnie. To jest oczywiście też jakby troszeczkę zahaczające o to kryterium piękna, tego materialnego, które nas często myli, które sprawia, że. My fotografujemy coś, bo coś jest z taką błyskotką, coś jest atrakcyjne, i tak dalej, i tak dalej. Pomijamy te rzeczy, które są, które piękno można wydobyć za pomocą właśnie zdjęcia. No i to ćwiczenie, które sobie wykonacie, też podkreśli wam, czy też uruchomi w waszym umyśle nowe pokłady takiej ciekawości, takiego rozumienia w tym takim szerszym znaczeniu. Na temat tego, czym jest właściwie fotografia, że to nie jest tylko ta warstwa powierzchowna. No i kiedy przypomniały mi się te wszystkie refleksje, jakie nabyłem podczas tamtego szkolenia, właśnie przeglądając moje zdjęcia, odkryłem, że rzeczywiście fotografii pociąga mnie dużo więcej niż tylko ta warstwa materialna i też to jest takie pierwsze czy drugie już właściwie bo to jest drugi punkt który omawiamy rozumienie które nas prowadzi też w kierunku takiego doświadczenia czy bycia fotografem długoterminowym, bo zauważcie, że jeżeli obserwujecie branżę fotograficzną, szczególnie właśnie taką tą yy, związaną z fotografią użytkową, dajmy na to właśnie fotografią ślubną, to jest tak, że mamy szybki wykwit. Jakichś takich młodych, zdolnych, szybkie kariery, szybkie, powiedzmy, pięcie się po półkach cenowych, i potem gdzieś tam te osoby znikają. Dużo mniej jest takich osób, które rzeczywiście długo, długo, długo pracują, o nich nie słychać. Potem stopniowo gdzieś tam się pojawiają w jakimś tam obiegu informacyjnym, że to są takie osoby, które robią coś wartościowego i tak dalej, i tak dalej, i gdzieś. Te osoby koniec końców, przy tym uporze i konsekwencji, docierają do takiego pułapu tych najbardziej uznanych fotografów, ale one, przez to, że tak długo im to zajęło, tak dużą pokorą musiały się wykazać, nie odpadają od, od tej dziedziny tak szybko. I teraz pytanie, które warto sobie zadać. Oto gdzie chcecie być? Czy interesuje was ta fotografia tylko i wyłącznie z powodów finansowych, że chcecie szybko zarobić i powiedzmy zająć się jakimś innym zajęciem, przy tym szkoląc jakieś umiejętności w rodzaju właśnie docierania do klienta, obsługi klienta, tworzenia marki, budowy tej marki i tak dalej, tak dalej, rozwijania mediów społecznościowych opartych o markę własną? Jeżeli tak, Porządku. Nie, ma, nie ma to właściwie jakiegoś takiego minusowego wydźwięku. Każdy może robić to, co jemu się podoba, ale to musicie mieć też tę pewność, że zaliczacie się do takiego działu usługodawców z aparatem. I wiem, że to brzmi okropnie. Usługodawca z aparatem kontra fotograf, ponieważ jest to od, od razu takie ustawianie wartości, że tu, fotograf, tak, to jest człowiek, który jest ten taki wyżej w tej hierarchii, a usługodawca to jest tylko taki ktoś, kto wypełnia te obowiązki mu zlecone i praktycznie się tym nie przejmuje. Ale jeżeli komuś faktycznie nie zależy na tym, żeby rozwijać się w fotografii pod kątem właśnie artystycznym, jakoś tak bardziej merytorycznie, jeżeli chodzi też o tworzenie. Bardziej treściwszych, nasączonych tą treścią zdjęć, które powiedzmy będą nie tylko próbą takiej, jak to się mówi w, w potocznym języku, inwentaryzacji, tylko będą służyły później jako, jako takie narzędzie do interpretacji tego, w jaki sposób ten świat wyglądał, czy bardziej takiej też i dokumentacyjnej formie. To oczywiście możecie sobie być tymi usługodawcami i, i spoko. To nie, nie będę teraz tutaj negował tego, bo to zawsze było na rynku. Pamiętajmy, że przecież jeszcze niedawno były takie firmy i to nie była tam jednostkowa praktyka, tylko raczej już nawet i nie wyjątki, tylko, tylko taka powiedzmy powszechna praktyka, że był sobie zakład, i werbował tam powiedzmy na jakieś zlecenie 10 fotografów na jeden weekend, i każdego tam sobie na jakieś inne zlecenie, i wszystko się tam zgadzało. Właściciel to potem firmował, oddawał na płycie ze swoim logo, i wszystko się zgadzało. Więc to takie jest jakby troszeczkę w nowym wcieleniu, w nowej for, formule, w nowej formie. Ale praktycznie jedno i to samo, także myślę, że sobie tutaj odpowiedzieliśmy na temat tej różnicy, i w tym takim dalszym rozumieniu tego, jeżeli już się zdecydujemy, powiemy sobie, że tak, chcemy być tutaj fotografami, którzy będą ten zawód traktowali jako taką przygodę kariery, powiedzmy na całe życie, albo. Na taki dłuższy, dłuższy okres, żeby rzeczywiście w to wejść jakoś, jakoś dłużej, to, to, nie musi, to nie możemy ustawić siebie w takiej pozycji, że bierzemy sobie jakiś styl obecnie obowiązującym i robimy, ponieważ to nam zapewni szybkie wypalenie będziemy musieli odłożyć ten fotograf w ten aparat na dłuższy okres czasu. Ale Rozwiązaniem takiego właśnie stanu rzeczy jest fotografowanie tak jak się chce, tak jak się lubi, czyli właśnie rozumienie tego swojego stylu. Ja Wam powiedziałem o tym, że patrzyłem sobie na te moje stare zdjęcia, porównywałem z nowymi, szukałem też takich rozwiązań technologicznych, które pozwalały mi troszeczkę w bardziej taki niesztampowy i też bardziej skupiony na... Jakimś takim intuicyjnym fotografowaniu, na, na takich rozwiązaniach też się skupiałem, ale też można oczywiście zacząć tak trochę głębiej wchodzić w to rozumienie tych naszych zdjęć, dlatego, że oczywiście robiąc taką analizę każdego kolejnego materiału i robiąc ją tak z uczciwością intelektualną, mówiąc. To mi nie wyszło, to mogłem zrobić z, z niższej perspektywy, to mogłem z, z jakiegoś innego kąta sfotografować. To, to są takie, powiedzmy, uwagi techniczne, które mogą dotyczyć tych zdjęć i mogą sprawiać, że w podobnych sytuacjach zachowamy się zgoła inaczej. Ale w tym rozumieniu swojego stylu ważne jest też to, żeby też sobie nazywać to, co fotografujemy. Czyli jeżeli zaczniemy sobie dawać tytuły tych zdjęć, które sfotografowaliśmy, to nie tylko mamy taki zysk w postaci tego, że już wiemy, co na przykład na blogu naszym zacząć sobie pisać i jakimi tekstami ozdabiać te nasze wpisy, którymi dzielimy się, w których pokazujemy efekt naszej pracy, ale też w pewien sposób zaczyna to do nas docierać, właściwie co my robimy z tą fotografią, co nas najbardziej interesuje. W tym znaczeniu, że nie fotografujemy coś, bo założyliśmy sobie, że będziemy fotografować jakieś tam powiedzmy elementy typu dwie panie, tak samo ubrane i tak dalej, tak dalej, bo to są jakby ćwiczenia fotograficzne, to jest osobny wątek, ale tutaj mam na myśli co innego, czyli jakby próbę zrozumienia tego, co my odruchowo rejestrujemy. I to warto właśnie przy okazji odwiedzenia tych starych katalogów. Też zerknąć na to w jaki sposób uwiecznialiśmy nasze kolejne zlecenia. Co tam się powtarza, co jest wspólne dla tych naszych zleceń i zaczynać się właśnie pod tym kątem interesować tym co jest powtarzalne i co przetrwało do dziś, co może utraciliśmy, a co było fajne i nam się z dzisiejszej perspektywy podoba. Więc warto byłoby do tego też Wrócić, bo być może właśnie będzie tak, że to gubi nas te takie wymaganie, które stawia przed nami rynek, że my musimy mieć takie zdjęcia, owakie. Zobaczcie, są takie nawet mody na jakieś tam zdjęcie, na jakieś ujęcie. I o ile w marketingu jakimś na Instagramie, czy też TikToku, jest to ważne, żeby odtworzyć pewną koncepcję, dajmy na to, że tam. Ktoś rzuca kubek, drugi łapie, czy tam woda się wylewa, i teraz przez całe te media społecznościowe przetacza się fala podobnych filmów opartych na tej samej koncepcji. I podobnie jest też właśnie w fotografii. Jeżeli się pojawia jakaś moda na konkretne ujęcie, no to jeżeli ty nie masz takiego ujęcia, że tam strzela jakiś makaron za parą, która jest ustawiona na podejście. Na zewnątrz i ten makaron jest w jakichś tam kolorach takich, aśmakich, i oni kroją ten tort. To jeżeli nie fotografujesz w tym stylu, no to chłopie, to Ty w ogóle się nie powinieneś nazywać fotografem ślubnym. Więc co robisz? Organizujesz wszystko, żeby tak było, żeby trafić na takie wesele, a jeżeli nie, no to inspirujesz parę modą, że zobaczcie tutaj takie atrakcje i w ogóle, i w ogóle, i fajnie, jakbyśmy to zrobili. To jest taka droga, powiem szczerze, do tego, żeby się znowu znaleźć w takim koszyku, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Taka unifikacja, takie stworzenie takiego kołchozu fotograficznego, w którym wszyscy jesteśmy jednakowo ubrani, wszyscy w jednakowy sposób fotografujemy. Także tutaj, oczywiście, będzie takim wyznacznikiem to, że musimy to wszystko filtrować przez naszą osobowość. Jeżeli my lubimy w jakiś tam sposób fotografować, to nie musimy się nikomu narzucać. Były już takie historie fotografów, którzy na przykład lubili fotografować tylko i wyłącznie w czerni i bieli, monochromatycznie i tak dalej, więc w ten sposób fotografowali wesela i też tam była dla nich miejsce, tak był, był taki fragment rynku, który był dla nich wydzielony i oczywiście, jeżeli pójdziemy w taką stronę troszeczkę nieszablonową, no to też musimy się zabezpieczyć, bo to, co ja mówię, to też traktujcie to jako taką podpowiedź w kierunku takiej dłuższej przydatności do spożycia, ale nie też odpowiedź na to, jakie jest zapotrzebowanie rynków w tej chwili, dlatego że. Gdybyście nie mieli drugiej pracy, to oczywiście mogłoby się okazać, że takie fotografowanie w tym stylu, jakim my chcemy fotografować, nie zapewni też godnego utrzymania. Dlatego to trzeba też wziąć wszystko pod uwagę. Ale wracając do tej myśli, nazywania tych, tych swoich zdjęć i też. Opierania o to, że my sobie opisujemy to, co widzimy na tych naszych zdjęciach, co nam się podoba i to sobie rejestrujemy, zapamiętujemy na przyszłość i wykorzystujemy, to też warto byłoby tutaj zahaczyć o taki temat szerszy, który nazywa się z angielska odpowiadaniem historii, czyli storytellingiem. W fotografii oczywiście jest to rozumiane jako układanie tych historii przez zdjęcia, i tu mamy Rozmaite techniki, które pomagają nam ułożyć w sposób wizualny coś fajnego, czyli na przykład kierowanie się tonalnością od, od jakichś ciemnych zdjęć przez jasne do ciemne, do ciemne czy też odwrotna, jakby odwrotny układ, czy też jakby korespondowanie między pierwszym a drugim zdjęciem, drugim a trzecim, i tak dalej. To takie nawiązywanie tych zdjęć do siebie na zasadzie takich powidoków, natomiast wśród tych takich rzeczy, które opierają się li i wyłącznie o te rzeczy wizualne, ja bym chciał zaproponować, czy też może nawet nie że odkryć, ale po prostu podkreślić ten fakt, że to opowiadanie historii może też się opierać na słowie pisanym, bo to, że my jesteśmy fotografami, wcale nie determinuje tego, żebyśmy wszystko to, co publikujemy w sieci, opierali tylko i wyłącznie o to ułożenie jakichś specyficznych zdjęć, bo też możemy pewne rzeczy, których brakuje może w naszych fotografiach, dopisali sobie. Oczywiście to jest wszystko też dob dobre i prawidłowe pod kątem SEO, ale to może na inny temat na inny odcinek naszego podcastu sobie zostawimy. Więc są pewne rzeczy plusowe, które wynikają z takiego wpisania, ale tutaj raczej bym się uczepił tego wątku głównego, czyli tego naszego stylu, bo to, że my sobie fotografujemy i potrafimy to obronić także za pomocą słów, to to jest kolejny element takiego naszego stylu tego stylu naszego zachowania, tego, tej, tej osobowości, jaką mamy, ponieważ to jest wszystko całokształt. My jesteśmy nieodłączną częścią naszych fotografii i to, jak myślimy, to w jaki sposób się wypowiadamy, to w jaki sposób fotografujemy, to to jest pewien całokształt. Jeżeli u kogoś na przykład z drogich słuchających akurat ten element jest na wyższym poziomie, to zobaczcie, jak można sobie doplusować te niedostatki fotograficzne właśnie poprzez ym, pisanie, poprzez właśnie takie charakterystyczne opowiadanie o tych naszych zdjęciach, co nam się w tym podoba, dlaczego takie zdjęcia robimy. I jeżeli nie czujecie się doprawdy na siłach, żeby. Przy każdej historii publikowanej tworzyć takie rozbudowane opowiadania, które będą właśnie takim prowadzeniem poprzez tę historie, którą publikujecie, to postarajcie się traktować wasze Instagramy, wasze konta na Facebooku jako taką specjalną galerię, w której pytaniem przewodnim będzie: dlaczego lubię to zdjęcie? Właśnie fotografowałem jakieś wesele. I na przykład z tego wesela podobają mi się trzy zdjęcia. No ale dzisiaj na przykład wybieram jedno. I zadać to sobie pytanie, dlaczego w sumie to jedno wybrałem? Co mi się podoba w tym zdjęciu? I być może dla Was z perspektywy takich osób, które już mają większe rozumienie tego, czym jest fotografia, dlaczego właśnie taki kadr, a nie inny, to jest takie banalne, błahe. Ale zapewniam Was, że są klienci, dla których będzie to interesujące, żeby wyłożyć, że na przykład. Podobało mi się ten moment, w którym wujek z jakimś tam synkiem, powiedzmy, brata pary młodej, rzucał jakieś tam konfetti, bo oni właśnie to przygotowali wcześniej. Znacie ten kontekst, wy byliście na tych zleceniach, więc możecie opowiedzieć tę część historii niewidoczną na, na zdjęciu, i wtedy z takiego zwykłego zdjęcia, które być może przedstawia jakiś portret rodzinny, Robi się już jakaś taka większa historia. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś taka seria, Przemek Pokrycki realizował aparatem średnioformatowym, ma ją bodajże, z tego co pamiętam, takie portrety grupowe na wszystkich ślubach. On z tego stworzył taki cykl fotograficzny, który pokazuje to, jak wyglądały wesela na jakimś tam odcinku czasu, na jakimś tam etapie. I jeżeli ktoś. Wnikliwie przyjrzy się, to on tam zobaczy właśnie te elementy, wszystkie takie dodatkowe, jak wystrój tej sali, jak stroje, jak sposób uczesania i tak i tak dalej, moda. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, tak tylko powierzchownie oceni, to powie, a takie zdjęcia, śmakie, owakie, tam jakiś pitet rzuci, i co to za fotograf, i tak dalej, i nic z tego, jakby nie wyciągnie. Natomiast Zobaczcie, że ten dokument, który Przemek wtedy stworzył już po latach on nabiera jeszcze większej wartości, ale gwarantuję Wam, że jak miną jeszcze kolejne lata, to wrócimy do tego projektu i zobaczymy, że rzeczywiście tam kryje się drugie, a nawet i może trzecie dno, które sobie można wyciągnąć z tego. Także tworzenie takich zbiorów, tych zdjęć poddanych pewnej refleksji. Będzie też skutecznym narzędziem marketingowym, bo zatrzyma uwagę tych ludzi, którzy obcują z naszymi zdjęciami. Po drugie, będzie właśnie też cenną taką lekcją, czy też powiedzmy powodem do zastanawiania się nad tym, co nam się w tej fotografii podoba. A po trzecie, i tutaj najważniejsze. Czyli powinno być jako, jako pierwsze, da nam też pewne podpowiedzi odnośnie stylu, w którym powinniśmy iść z tym naszym obrazowaniem. Więc tutaj są, są te rzeczy, które trzeba by było poddać pod refleksję po tym odcinku podcastu. A ja zachęcam Was jeszcze do takiej pracy domowej, kolejnej, która polega na tym, że za każdym razem, jak oglądamy jakieś zdjęcia, powiedzmy, mamy tę taką Codzienną rutynę, podczas której oglądamy na przykład jakieś albumy, oglądamy galerie w internecie, przeglądamy różnej maści portale, czy to z inspiracjami, czy to nie, czy to fotograficzne, czy też o jakiejś innej tematyce, to tam zawsze napotykamy na obrazy i za każdym razem, kiedy tylko spodoba nam się jakiś obraz, zapiszmy to sobie, zróbmy sobie screen. I ewentualnie, na przykład, stwórzmy sobie taką galerię ulubioną na naszych smartfonach, gdzie będziemy sobie te zdjęcia z każdego dnia zapisywać, i zobaczycie, że po jakimś czasie stworzy się wizualna kolekcja takich zdjęć, które w, z jakichś powodów niewiadomych nam bliżej sprawiły, że zainteresowaliśmy się tym i być może właśnie w tej kolekcji będą ukryte wskazówki na temat tego, w jakim kierunku nam, na, powinna się rozwijać ta nasza fotografia. Z tym Was zostawiam. Dziękuję serdecznie za y, słuchanie, czy też oglądanie, jeżeli jesteście w tej chwili na kanale YouTube'owym Niezłe Aparaty Podcast. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście dodawali subskrypcję obojętnie od platformy, na której słuchacie podcastu, a już wkrótce widzimy się, czy też słyszymy w kolejnym odcinku podcastu o niezłe aparaty. Jacek Siwko, pozdrawiam.